Ona lubi się z tobą droczyć, ta Ewka. Ale ja nie mam przyjemności, to nie jestem kodzioł, no. No wiesz, to nic nie zyskuje na takich kontaktach. Czemu to służy? Ja nie doczekam. Ale ona wyszła po śmieci wyrzucić? Nie wiem, po śmieci, po zakupy. No ale kto ja to zostawia dom otwarty? Kto nie to zostawia dom otwarty? Nie wiem, przecież nie jestem jej mamusią, nie będę jej uwagi zwracała. Ale czy ona uważa, że jak ona wyszła, to ty nagle to wyczułaś i z domu przyleciałaś i jej drzwi zamknęłaś? Tak, ja mówię, słuchaj, ja nie jestem Panem Bogiem. Nie ale to jest plus dla ciebie, że ty taka jesteś postrzegawcza. Słuchaj, że ja nie mogę być jednocześnie w dwóch miejscach, no. Bo mówię, nie muszę ci się tłumaczyć, ale mimo wszystko powiem. Ja w tym czasie byłam wesoła, więc to jest jednak odległość kilkunastu kilometrów. No ale jak ona wyszła? Nie wiem, no wiesz, ona zna kod. Nie zna kod, jak się zna kod, to się wchodzi do budynku, nie ma problemu. A to od budynku? Tak, weszła, mówiła, że tak, wyszła, śmieci, nie zamknęła drzwi, no weszła do budynku, ale nie weszła do mieszkania i tu wszystkich odsądza od czci i wiary. No. Ja jeszcze zanim tego, bo tam już chciałam oddać się odebrzeć, ja mówię, przymknij się, mówi, Krysia ma trzy pary kluczy, ona ma jeden, ja mam jeden, to ma trzeci. Nie wiem i nie chcę wiedzieć. No. Natomiast poczytaj sobie karteczkę, że masz czas w ciągu dwóch tygodni się rozejrzeć. Nikt nie jest na tyle chamski, żeby ci drzwi zamykał przed nosem. No. No i tyle, mówię, dziękuję. Wiesz, ja jestem w instytucji, prawda, publicznej, nie mogę rozmawiać poza tymi mamoczą. Miłego dnia ci życzyć nie będę, bo miła nigdy nie byłaś. Koniec odmowy. No. A że sobie pomyślałam, że ma nierówno. To chyba każdy tak by pomyślał. No. No tak czy nie? No. Co się zamknie? Nie wiem. A to może ją z Mareczkiem poślubić? Jean, poltergeist. A może nie ją? Wiem. No. Jak Mareczkowi też karta na stole zginęła do telefonu. To co? A jeżeli ja mówię, że ja ci za ten telefon zapłacę, to ja... On myślał, że to ja tą kartę mu... Podobny ale raz mi zginęła karta. No to moja. Zginęła z pamięci. Ale on po prostu jakby nie widzi. Wszystko sprząta, wyczyszcza i potem taki głupi ma. No, a tam pierdolę następny dróg. Szkoda gadać. Oczywiście jedno głupie, drugie głupie. No to faktycznie. No, to może by się nie wypuszczało. Albo we trójkę wejście. No ty. Można tak. Weźcie się, ochajtajcie we trójkę już. My z Wiesiem pobłogosławimy was. O Jezus. Czyli Ewka zmyśla jak Mareczek. No. Eureka. Tegoroczne spotkanie grupy Arajolos odbywa się w Bułgarii. Uczestniczy w nim 10 prezydentów z Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej. Jest wśród nich także prezydent Andrzej Duda z małżonką. Głowy państw będą omawiały najważniejsze wyzwania stojące przed Unią Europejską. Teraz trwa dyskusja na temat wyzwań stojących przed Unią Europejską, tych głównych kryzysów dzisiejszej Europy i sposobu, w jaki sposób można odzyskać zaufanie obywateli do projektu europejskiego. Dyskusja późniejsza, jutrzejsza będzie dotyczyła bezpośrednio polityki wobec Bałkanów, tego w jaki sposób może dzisiaj prowadzić Bałkany w kierunku dalszego etapu integracji zarówno z Unią Europejską, jak i ze światem
euroatlantyckim, mówił prezydencki minister Krzysztof Szczerski. W swoim przemówieniu prezydent Andrzej Duda nawoływał przede wszystkim, by Unia wróciła do swoich korzeni. Przypomniał, że dla Polaków Unia była kiedyś synonimem wolności. Polacy przez bardzo długi czas żyli bez swobody, bez wolności. I dlatego chcą Europy wolności, chcą Europy, która będzie synonimem wolności, a nie synonimem nakazów, zakazów odgórnych, różnych regulacji, które de facto ograniczają możliwości, a nie stwarzają nowe możliwości. Jak podkreślił minister Krzysztof Szczerski, nadszedł czas na poważne i odważne reformy Unii. Tylko w taki sposób obywatele państw Unii osiągną bezpieczeństwo i wolność. Jutro odbędzie się kolejna runda spotkań. Polski prezydent. Wielkie piłkarskie święto w stolicy. Już tylko minuty dzielą nas od pierwszego gwizdka w spotkaniu Ligi Mistrzów między Legią Warszawa a Borussią Dortmund. Przedstawionym jest tu nasz reporter Szymon Kozupa. 21 lat. Tyle czekali na pierwszy piłkarski Ligi Mistrzów do Warszawy. 20 lat. Tyle Polska czekała na wysokość. Oj, śmieję! Bo się można poleje. To nastanie. Pierwszym rywalem widzewał w fazie grupowej Champions League była Borussia Dortmund. Ja bardzo strzegę, moja kochana. Ja nie wiem, czy tu jeszcze czego gorszego nie będzie, jak my nie otrzymamy pieniędzy we właściwym czasie, żeby coś przepędzić, żeby coś przepryskać, jeszcze dwie płytki kupić, prawie na płytę gdzieś tam kąpią, nawet one uciekają, ale same nie wiedzą, co się dzieje. No ale to trzeba jakiś kierunek nadać, żeby uciekały. No kierunek, tak, to zostało otwarte, ten. Proponuję do sąsiadki. No. No jest. 21 lat. Tyle kibice Legii czekali na pół. Pogoda. W nocy zachmurzenie małe. Nad ranem gdzieniegdzie, zwłaszcza w dolinach górskich, mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna od 5 stopni miejscami na wschodzie do około 10 w centrum, 13 na zachodzie i 14-16 na wybrzeżu. Wiatr słaby wschodni. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane. Rano lokalnie w dolinach górskich mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura maksymalna od 19 stopni na północnym wschodzie oraz w dolinach karpackich do 27 stopni miejscami na południowym zachodzie. Wiatr słaby wschodni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1006 hektopaskali i będzie spadało. Dobru. No oczywiście Platforma Obywatelska, ta sprawa jest szalenie niewygodna dla czołówki Platformy Obywatelskiej, no bo mamy w tą sprawę Platforma Obywatelska i jesteśmy w Warszawie, nie wiem, tutaj przez trasę Ozienkowską przyjeżdżałyśmy, kibice w białych koszulkach na Legię idą, biegną, wrzask, krzyk, oczywiście, że nie ma świadków Jehowy, ani mormonów, ani ewangelików, ani prawosławnych, tutaj na Mazowszu, nad Wisłą, w Warszawie, wielki dzikiego konia. I to oczywiście dotyczy całego Układu Gdańskiego. Wszyscy ludzie, z którymi rozmawiałem na ten temat, są głęboko przekonani, że Marcin Plich, przepraszam, Pew, cały czas muszę używać tego sformułowania, bo mam do czynienia z osobą podejrzaną, że Marcin P. był tylko figurantem. Osoby, które go znały, wspominały, że no, nie była to osoba, która mogłaby uchodzić za tytana intelektu. Znacznie bardziej inteligentną osobą uchodziła jego żona i inne osoby z tego otoczenia. Wydaje się, że Marcin P., na którego ktoś mógł mieć tak zwane trzymanie, był człowiekiem, który pełnił, powiedzmy tak, panował, ale nie rządził Ambergold. Jego zdolności umysłowe zdecydowanie przekraczały komplikacje tego szwindlu, jakim była operacja Ambergold. No to jak to się stało, że taki człowiek stworzył tak potężną firmę, sprawnie funkcjonującą, sprawnie wyłudzającą raczej depozyty, pieniądze, lokując je nie wiadomo gdzie. Ja już myślałem, że Marcin P. jest jakimś geniuszem biznesu. Nie, z całą pewnością nie jest geniuszem biznesu. Zresztą jak się słucha pierwszych zeznań Marcina P., no to słychać, że to jest raczej nieudawany, że to jest człowiek, który no, nie reprezentuje sobą walorów intelektualnych.
Jak to było możliwe, no to zawsze odpowiadam. No, byłem wcześniej dziewięciokrotnie karany za różne drobne wyłudzenia finansowe. Tak, karany, przy czym zdumiewające jest to, że te kary były wymierzane mu w zawieszeniu, ale każda następna wymierzana mu kara nie powodowała, mimo że charakter przestępstw był podobny, nie powodowała odwieszenia mu wyroków. I to jest bardzo interesujące, dlatego że sobie wyobrażam, że Gdańsk, Trójmiasto, Pomorze to jest coś sporego, ale to jest takie miejsce w odróżnieniu od Warszawy, którą jest ciężko ogarnąć, którą jest w miarę łatwo ogarnąć. Miasta takie jak Kraków, Wrocław to są takie miasta, w których elity finansowe, biznesowe, prawnicze znają się. Jeżeli nawet ktoś kogoś nie zna, to na pewno ma znajomego, który zna innego znajomego. I to jest zdumiewające, ponieważ Marcin P. w tamtym czasie funkcjonował jako osoba publiczna. To nie był człowiek, który się, używając kolokwializmu, tajniaczył. Wręcz przeciwnie, to była osoba, która brylowała w miejscowych, ale też czasami w ogólnopolskich środkach przekazu. I to jest coś zdumiewającego, że sędziowie czy prokuratorzy, którzy go oskarżali, widząc go w telewizji, nie reagowali na to. Nie reagowali na to, bo mogli sobie zadać pytanie zaraz, ale ten człowiek jest prezesem, ten człowiek zgodnie z kodeksem spółek handlowych z KSH nie może być prezesem, ponieważ jest ciążą na nim prawomocne wyroki. Mimo tego nikt nie zareagował, a to jak postępowała w tej sprawie prokuratura, ale też sądy, to jest coś, co budzi zgrozę, dlatego że przy każdym następnym wyroku powinien być sprawdzony rejestr karny. Wygląda tego na to, że w niektórych przypadkach tego rejestru nie sprawdzano. Karalność to jest jedna rzecz z rzeczy, które się sprawdza raz na samym początku postępowania sądowego i to jest na samym początku podczas przesłuchań. Zresztą odpytuje się osoby oskarżone, czy tam zażywał pan narkotyki, czy ma pan problem z alkoholem, ale jedno z takich ważniejszych standardowych pytań na samym początku procesu karnego jest, czy był pan karany i czy był pan karany za fałszywe zeznania. Albo w przypadku przestępstw karno-skarbowy, czy był tam karany z ustawy karno-skarbowej, czyli tak zwanego UKS-u. Ja nie wiem, jakie odpowiedzi padały na to pytanie, no ale tego typu rzeczy to są też rzeczy, które w toku procesu powinny być sprawdzone zaraz na samym początku, jeżeli prokurator dysponuje osobą, której chce postawić zarzuty, powinien sprawdzić jego kartę karną, co dzisiaj naprawdę jest ciężkie, dlatego że te rejestry karne występują zarówno w formie papierowej, ale występują również w formie elektronicznej, wpisanie nazwiska, imienia, ojca, PESEL-u, ale na to, żeby taką osobę sprawdzić w ciągu kilku sekund. Czerku, jak się stało, że taki człowiek, o którym teraz nie powiedziałeś, w pewnym momencie otwiera linię lotniczą LT Express? No co prawda plajtuje dosyć szybko, ale jak to się dzieje? Zresztą jest takie jeszcze pamiętne zdjęcie, gdzie politycy Trójmiejskiej Platformy ciągną samolot linii LT Express po pasie lotniczym w Gdańsku. W żółtych kurtkach na czele Paweł Adamowicz, człowiek, który zapomniał o tym, że jest właścicielem kilku mieszkań i tutaj chyba tutaj tkwi odpowiedź na to pytanie, a mianowicie Marcin Plichta był osobą, na której żerował cały układ tak nazwijmy panowski albo trójmiejski, może to byłoby precyzyjniejsze. To była osoba przecież, która sponsorowała rozmaite wydarzenia, w których brali udział czołowi politycy Platformy. Nie mam na myśli tutaj tylko otwarcia LT Express, ale również szereg imprez miejskich. O ile dobrze pamiętam, Amberkort też był sponsorem, ale to się nazywało Człowiek z Nadziei, tekst na film Andrzeja Wajdy poświęcony Lechowi Wałęsie. Więc to był człowiek, który wiedział, komu podsypać tych pieniędzy, żeby czuć się w jakiś sposób bezkarny. Zresztą przypomnijmy, Donald Tusk powiedział to publicznie. Wiedza o tym, że Marcin, przepraszam, to jest osobą trefną w Gdańsku była. To są słowa Donalda Tuska, który powiedział, że tą wiedzą ludzie, w którym mieście dysponowali, to jest osoba podejrza. A pomimo to jest stworzona linia lotnicza. Ostatnio
w wywiadzie... A, to też, że nie śpisz, to wiesz. Witold Kratowski sformułował taką tezę, że... No można po śmierci ojca przeżywać, to jest początek próby prywatyzacji polskich niemieckich lat. Co ty to się sądzi? Proszę wymieniać nazwiska dwóch biznesmenów, Ichora Kołomyjskiego i Rabinowicza, że to były osoby, które były w tle całej tej operacji. Zastanawiam się, dlatego że wydaje mi się, że byli za krótcy, żeby przyjąć lot. Lot oczywiście od lat boryka się z kłopotami, z płynnością finansową, ale nie są to kłopoty tego typu, które pozwalałyby na wrogie przyjęcie, bo nadal o tym, co się dzieje w locie, decyduje Skarb Państwa, czyli rząd. Ciężko mi sobie wyobrazić taką operację, w której tych dwóch osobników mogłoby przy pomocy OLT przyjąć polskie linie lotnicze, no bo jeżeli patrzymy na kapitały, które okazały się, jakie były w momencie plajty OLT, no to szarpnięcie się na kupno takiego przedsiębiorstwa, jakim są polskie linie lotnicze LOT, wydaje się raczej wykluczone. No, przypomnijmy, że ilekroć mówiono o prywatyzacji bądź sprzedaży LOT-u, to zawsze wymieniano bardzo silne ekonomicznie podmioty znane na rynku, takie jak Lufthansa, czy ostatnimi czasami mówiło się o Chińczykach. To są ludzie, którzy zdecydowanie dysponują kapitałem pozwalającym na wykupienie jakiejś linii lotniczej. Natomiast oczywiście przy takim pomyśle, że pompujemy daną spółkę na przykład pieniędzmi służb specjalnych, dajmy na to rosyjskie, no bo mówimy tutaj osoba z Związku Sowieckiego, to oczywiście to jest do pomyślenia. Tylko że tego typu rzeczy się przeprowadza dość trudno. Przypomnijmy, że swojego czasu był pomysł tego, żeby absolutny gigant, czyli firma, którą na to stać, czyli Akron rosyjski, wykupił Azoty i w ten sposób zdominował rynek odbiorców gazu, będąc tego gazu sprzedawcą, czyli równocześnie i sprzedawał je do kopalni, co było szalenie niebezpieczne. Akurat chociaż nieobecny był tylko poprzedni rząd, to zablokował. Przypomnijmy też, że w przypadku transakcji, która była związana z tak zwaną aferą Orlanowską, też w grę wchodziły duże podmioty, na przykład mówiła już to Ukrainy, już to Gazpromy, czyli firmy rzeczywiście giganty. Nie wydaje mi się, żeby nawet rosyjskie służby specjalne były w stanie wysłuchać z funduszu operacyjnego taką kasę, która by pozwoliła na zakupy dużej firmy jak LOT. Ale może by tak Podolski coś więcej wie na ten temat. Żeby przeżyć, to one mają już doświadczenia różne, ewolucyjne, jakby to chciała powiedzieć, nie ewolucyjne, bo chrześcijanie nie powinni w żadne ewolucje wierzyć, bo jak stworzył ludzi doskonałego człowieka. I nawet to oko też i te mutacje, które są szkodliwe, bo to samo promieniowanie, które powoduje mutacje, a to samo promieniowanie za sekundę powoduje destrukcję. Codziennie po 20:30. Zapraszamy. No. Jest 20:30, Paulina Łukacka Podczas 4-godzinnego spotkania z podkomisją badającą przyczyny katastrofy smoleńskiej, krewnym jej ofiar podano nieznane im wcześniej informacje. Andrzej Melak, brat Stefana Melaka, który 10 kwietnia 2010 roku był na pokładzie TU-154M, wracającego do Smoleńska, Moherowa, powiedział z rozgoryczeniem, że komisja Moherowa, Warszawa, no i tu pod trasą, pod Łazienkowskim, ile tych młokosów zestrzało w autobusie, po co to wrzeszcze? Możliwości awarii silników, które były typowe dla tych samolotów. Z członkami podkomisji rodziny mają się spotkać także jutro około 10:30. Na 12:00 komisja zaplanowała konferencję prasową. Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa dostępna w kolejnych województwach. Od dziś w województwach śląskim, małopolskim, lubelskim, łódzkim i warmińsko-mazurskim mieszkańcy przez internet mogą poinformować policję o zagrożeniach, mówi komendant małopolskiej policji, nadinspektor Tomasz Miłkowski.
Każdy mieszkaniec będzie mógł sam zainspirować nas, przekazując informacje. Tu zauważyłem, że ktoś przekracza prędkość, tam piją pod sklepem i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest oczywiście w inwencji osób. Generalnie chodzi o to, żeby scalić dwa światy, naszej wiedzy i wiedzy obywateli. Policja jest tak mocna, jak chcą z nią współpracować obywatele. To jest ta idea. Dotychczas krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa pilotażowo wprowadzona była w 5 garnizonach: Stołecznym, Pomorskim, Podlaskim, Lubuskim i Kujawsko-Pomorskim. Strona nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji policji. W takich przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112 i 997. Krajowa mapa zagrożeń ma być dostępna we wszystkich województwach jeszcze tej jesieni. Były sekretarz stanu USA Colin Powell określił Donalda Trumpa mianem hańby dla narodu amerykańskiego. Skrytykował także Hillary Clinton. Surowa ocena kandydatów na prezydenta Stanów Zjednoczonych znalazła się w e-mailach Colina Powella wyprowadzonych przez hakerów. O szczegółach z Waszyngtonu Marek Wałkuski. W prywatnym e-mailu do byłej doradczyni Colin Powell pisze, że Donald Trump kompromituje Stany Zjednoczone na arenie międzynarodowej. Były sekretarz stanu ocenia, że publiczne sugerowanie przez miliardera, że Barack Obama nie urodził się w Stanach Zjednoczonych. W innym e-mailu Colin Powell stwierdza, że Donald Trump traktuje Afroamerykanów jak idiotów. Colin Powell krytykuje także Hillary Clinton, że próbuje go obarczyć częściową odpowiedzialnością za decyzję o korzystaniu z prywatnej skrzynki e-mailowej, gdy kierowała Departamentem Stanu. W e-mailu z 2015 roku stwierdza natomiast, że jest coś na rzeczy w obawach o stan zdrowia kandydatki demokratów i że zapracowuje się ona na śmierć. Colin Powell broni jednak Hillary Clinton w sprawie ataków w Benghazi, a prowadzone przez republikanów śledztwa w tej sprawie określa mianem polowania na czarownicę. Prywatne e-maile Colina Powella ujawniono na stronie DC Leaks, która wcześniej publikowała materiały hakerów dotyczące amerykańskich polityków. Współpracownicy byłego szefa dyplomacji USA potwierdzili autentyczność korespondencji. Z Waszyngtonu Marek Wałkowski, Polskie Radio. Polskie Radio 24. Słowa wszystko. Mowumi Huseinow, zapraszam na świat powiększeniu. Unia Europejska nie jest w najlepszym stanie, a najbliższy rok będzie krytyczny dla jej jedności. Tak w Strasburgu mówił dziś szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. W Strasburgu jest Beata Połyska, witaj. Dobry wieczór. Juncker wygłosił na forum Europarlamentu doroczne przemówienie o stanie wspólnoty na dwa dni przed bratysławskim szczytem 27 państw unijnych już bez Wielkiej Brytanii, który ma być poświęcony przyszłości Unii. Szef komisji przedstawił swój program działań na najbliższy rok. Jak ocenił, aktualna jest jego diagnoza sprzed roku. Unia obecnie nie jest w najlepszej formie, a zdaniem wielu mamy do czynienia z głębokim kryzysem egzystencjalnym w Unii Europejskiej. Dlaczego mimo upływu roku nie uporamy się z unijnym kryzysem? Czy odpowiada za to m.in. Juncker? No jeszcze doszło w ostatnim roku jednak, czyli w ostatnich miesiącach dochodzi widmo Brexitu. Także trochę tych wydarzeń, trochę się zmieniło w Unii Europejskiej. To po pierwsze, doszły nowe wydarzenia, a po drugie, no nie, Komisja Europejska nie jest jedyną instytucją. Są także jeszcze Parlament Europejski i Rada Europejska, a nie państwa członkowskie, które też, jeśli uznają, że należy coś zmienić, to mogłyby to robić. Więc nie sądzę, żeby tylko musiał być obwiniany Jean-Claude Juncker, szef Komisji Europejskiej, choć prawdą jest, że w Unii Europejskiej aktualnie brakuje takiego przywództwa, to znaczy kogoś, kto by wskazał drogę. Dzisiaj z tego, co Jean-Claude Juncker zaprezentował, to taka lista życzeń. Właściwie każdy może znaleźć coś dla siebie, zresztą to już spodziewali się tego komentatorzy wcześniej. Z tych takich nieoficjalnych informacji wynikało, że Jean-Claude Juncker zrobił ukłon w stronę właściwie każdej grupy państw. No i jeśli prześledzić uważnie, to rzeczywiście tak jest. To znaczy z jednej strony zupełnie wycofuje się już ze stanowiska ostrego w sprawie kryzysu migracyjnego. Ja pamiętam rok temu, jak mówił, że należy obowiązkowo przyjmować uchodźców przez państwa członkowskie powinny obowiązkowo przyjąć uchodźców. Wtedy powiedział, że to ma być 160 tysięcy, że komisja taką propozycję złoży. Istotnie złożyła, a później większość krajów zaakceptowała. Dzisiaj szef Komisji Europejskiej powiedział, że, i tutaj specjalnie sobie zanotowałam cytat, że dostrzegamy solidarność, potrzebna jest większa, i zdaje sobie sprawę, że solidarność powinna być dobrowolna, płynąć prosto z serca, nie może być wymuszana, nie może być narzucana. Czyli całkowicie zmienił zdanie szef Komisji Europejskiej. Poza tym, więc to może być obliczone na dobry odbiór w Europie Środkowo-Wschodniej. Poza tym Jean-Claude Juncker mówi o, przedstawia agendę socjalną, mówi, że te reguły budżetowe, no może nie powinny być bardzo elastyczne, ale też nie powinny być rygorystyczne. W domyśle wydatki między innymi
nie sprecyzował, mówił tylko o tworzeniu nowych miejsc pracy. Wcześniej mówiło się, że na edukację i na infrastrukturę, że te wydatki można byłoby odliczać od deficytu, na co wcześniej nie chciały się zgodzić Niemcy. Dzisiaj szef Komisji Europejskiej o tym lepszym, łagodniejszym potraktowaniu reguł mówi. Pytanie, jak na to zareaguje na przykład Berlin. Więc to jest ukłon w stronę południa, bo na tym zależało państwom takim jak Włochy, Hiszpania, Grecja, Portugalia, najpierw południe. Francja też do tej grupy należy, choć oczywiście geograficznie trudno ją na południu znaleźć. A poza tym, jeśli chodzi o kraje zachodu, te kraje, które chcą zamykać rynek, to tutaj też jest recepta szefa Komisji Europejskiej, to znaczy walka z dumpingiem socjalnym. Tylko, że to już godzi w kraje Europy Środkowo-Wschodniej, które konkurują na rynku. Te kraje, które mają tańszą siłę roboczą, no wiadomo, że jeżeli ta najnowsza propozycja dotycząca delegowania pracowników, o której dzisiaj Jean-Claude Juncker mówi, że popierają, jeżeli ona zostanie zaakceptowana, no to na przykład polskie firmy uznają, że takie chcą przynajmniej szacunki, że wysłanie pracowników za granicę stanie się po prostu nieopłacalne. Czyli tutaj to zostanie przyhamowane, natomiast swoboda kapitału, usług, czyli te wszystkie swobody, gdzie konkurencyjne są kraje Europy Zachodniej, nadal będą obowiązywały, no gorzej będzie z tymi delegowanymi pracownikami. Więc to jest taki pojednawczy ton zdecydowanie szefa Komisji Europejskiej, recepta na najbliższy rok, taka, żeby zadowolić każdego. Jeszcze jedna kwestia związana z samym głównym aktorem dzisiaj w Parlamencie Europejskim, Jean-Claude Juncker, mówi się o tym, spekuluje, że być może odejdzie ze swojego stanowiska. Czy to rzeczywiście mogło być jego ostatnie orędzie wygłoszone w Parlamencie Europejskim? Ja to słyszę od kilku miesięcy, że szef Komisji Europejskiej może nie dotrwać do końca kadencji, czyli do 2019 roku. Z różnych względów nie będzie to taki spektakularny upadek, jak przynajmniej na razie na to nie wskazuje, nie wiemy, co będzie dalej, ale jeżeli teraz o tym mówimy, no to nie będzie to taki upadek jak upadek Komisji Santera, czyli w związku z skandalem, ze skandalem korupcyjnym, o niepotyzm, podejrzenia Edith Cresson, komisarz, która była obwiniana za te, właściwie to był początek, kiedy dziennikarze zauważyli, że pieniądze są przekazywane jej przyjacielowi, dentyście, który przygotowywał raport za bardzo wysoką sumę dotyczące AIDS i od tego wszystko się zaczęło, więc przynajmniej na razie tego w tej Komisji Europejskiej nie ma. Natomiast spekuluje się, że może ze względów zdrowotnych, zresztą Jean-Claude Juncker już wcześniej skarżył się na problemy zdrowotne, a poza tym do tego jeszcze dochodzi niezadowolenie Angeli Merkel. Z tego, co ja słyszę w kuluarach i w Radzie Europejskiej, i w Komisji Europejskiej, to niezadowolenie Angeli Merkel rzeczywiście jest duże, bo nie spodobały jej się wypowiedzi Junckera po brytyjskim referendum, takie niektórzy nazwali aroganckimi, naciskające na Wielką Brytanię, by jak najszybciej złożyła wniosek o wyjście z Unii. Nie spodobały się też komentarze Junckera dotyczące ściślejszej integracji, tylko że ta niechęć, czasami niezadowolenie z tej pracy nie jest aż tak duże, żeby pozbyć się jednak człowieka, który konsultuje się z nią we większości, jeśli nie we wszystkich sprawach, ale rzeczywiście o tym, że Jean-Claude Juncker może odejść, mówi się i nawet mówi się, kto mógłby go zastąpić, czyli pierwszy wiceprzewodniczący Frans Timmermans jest wskazywany jako ten możliwy następca Jean-Claude Junckera, a to też nie jest bez znaczenia, to co się wydarzy w Komisji Europejskiej, kto będzie na stanowisku przewodniczącego, nie jest bez znaczenia dla układanki całej tej, jeśli chodzi o wysokie stanowiska w Unii Europejskiej, bo przypomnę, w przyszłym roku powinien zmienić się przewodniczący Parlamentu Europejskiego zgodnie z porozumieniem Chadeków z socjalistami. Czy się zmieni, to zobaczymy, bo Martin Schulz bardzo by chciał zostać, socjaliści też chcieliby, żeby został i złamał to porozumienie z Chadekami. No i kadencja szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska w maju przyszłego roku upływa. Jeżeli by Martin Schulz nie został przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, zostałby Chadek, wtedy mamy Chadeka w Parlamencie, Chadeka w Radzie jeszcze i Chadeka w Komisji, gdyby Jean-Claude Juncker został i tylko jedna socjalistka, Federica Mogherini, i socjaliści mówią, że 3-1 to jednak nie zgodzą się na taki podział władzy, więc wtedy, jeżeli Chadek będzie przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, socjalistka będzie szefową unijnej dyplomacji nadal. Pytanie, co będzie z szefem Rady Europejskiej. Chyba, że Jean-Claude Juncker ustąpił, Frans Timmermans, socjalista, byłby przewodniczącym, wtedy otwarta droga dla Donalda Tuska, by przedłużyć tę kadencję o kolejne 2,5 roku. To
to dość skomplikowana układanka osobowa na szczytach władzy w Unii Europejskiej. Ze Strasburga Beata Płomecka, dziękuję bardzo. Dziękuję. A witam w studiu profesora Artura Nowaka-Fara, byłego wiceministra spraw zagranicznych, Szkoła Główna Handlowa, kłaniam się. Dobry wieczór Państwu. I oraz doktor Aleksander Ziębę z Uniwersytetu Warszawskiego, kłaniam się. Dobry wieczór Państwu. Jak Państwo odebraliście to wystąpienie Jean-Claude'a Junckera dzisiaj w Parlamencie Europejskim? Rzeczywiście było w takim tonie pojednawczym. To była taka... takie wystąpienie, które mogło się podobać wszystkim? To znaczy nie było to na pewno wystąpienie na miarę wielkich wizjonerów, chociażby jak Konrad Adenauer. Było to wystąpienie raczej pokutne, jeśli porównamy je do wystąpienia z zeszłego roku, gdzie 5 założeń nie zostało do końca zrealizowane. I tutaj ukłony do wszystkich państw członkowskich, które odnajdziemy w poszczególnych akapitach tego wystąpienia, i różnych związkach też frazeologicznych, które zostały tam użyte, odniesienia do historii, wielkie słowa o solidarności, braku integracji, interesach narodowych, krytyka populizmu, radykalizmu i tak dalej. To są hasła obecne w debacie europejskiej tak naprawdę od lat. One nic nie wnoszą, niczego nie zmieniają. Jeśli chodzi o jakiekolwiek plany kontynuacji, to warto zwrócić na wszelkie aspekty związane z bezpieczeństwem, szczególnie w tym aspekcie militarnym. To jest pewne nowum, które od lat jak gdyby było negowane przede wszystkim przez Wielką Brytanię. Nie ma tego kraju hamulcowego, który był przeciwnikiem. Dokładnie. Tej ściślejszej współpracy w kwestii bezpieczeństwa. Tak, ale nie zapominajmy o tym, że jednym z podstawowych założeń zeszłorocznego planu były dobre relacje z Wielką Brytanią i na to naciskał sam Juncker, więc tutaj poniósł klęskę. Panie profesorze, czy można było odnieść wrażenie, że to było takie pożegnalne wystąpienie Jean-Claude'a Junckera, taki testament polityczny z jego strony? Trudno orzec cokolwiek w tym zakresie. Ja raczej czytam to jego wystąpienie jako całkiem dobrą i adekwatną diagnozę. I ta diagnoza jest o tyle moim zdaniem atrakcyjna w sensie intelektualnym, że ona dotyczy nie tylko samej Unii Europejskiej, ale również jej relacji z państwami członkowskimi, a nawet wkracza w pewną diagnozę sytuacji w państwach członkowskich w tym oto kontekście, że ta sytuacja wpływa również na proces integracji europejskiej. I w tym kontekście, po pierwsze, wydaje mi się, że diagnoza jest, jak wspomniałem, całkiem adekwatna, ale również ona pozwala na to, żeby stać się podstawą jakichś działań, które on proponuje, aczkolwiek te działania nie są w jego wystąpieniu bardzo skonkretyzowane, bo cokolwiek zobaczymy, to i tak to są dosyć ogólne hasła, natomiast one wymagają po prostu po pierwsze rozmowy z państwami członkowskimi, uzyskania ich akceptacji dla tych działań, a po drugie przekucia tego na realne akty prawne, które Unia jest w stanie przyjąć. Jeden sygnał wydaje mi się dosyć w sumie niepokojący z naszego punktu widzenia i z punktu widzenia takiego ogólnego oglądu Komisji Europejskiej, której Jean-Claude Juncker jest szefem. Mianowicie on wspomina o tym, że chwalił się poniekąd, że Komisja Europejska ograniczyła swoje apetyty takie legislacyjne, że 80% projektów legislacyjnych, które planowała, ona zarzuciła. No, można to interpretować jako taki wyraz chęci skupienia się na jakichś projektach flagowych, takich najważniejszych dla Unii Europejskiej, ale moim zdaniem oznacza to w znacznym stopniu jednak pewną rejteradę Komisji Europejskiej jako tego motora integracji europejskiej. Ale z drugiej strony to się podoba niektórym państwom członkowskim Unii Europejskiej, które krytykowały nadmierną aktywność Komisji Europejskiej. Ze złych powodów, panie redaktorze, dlatego że Komisja Europejska ma bardzo istotną rolę, o której się często zapomina w tej naszej tutaj debacie, tej, że ona reprezentuje w znacznym stopniu i dowartościowuje interesy małych i średnich państw.
a przeciwko tym dużym. A ona oczywiście gra poniekąd w ten sposób, że konsultuje te główne projekty w większym stopniu pewnie z państwami takimi, które są wiodące w Unii Europejskiej, ale ona to robi właśnie w znacznym stopniu w interesie tych państw mniejszych. Jeżeli ona reiteruje ze tej swojej roli, a to może być symptom dosyć niepokojący, no to będzie oznaczało po prostu poważną przebudowę natury politycznej wewnątrz Unii Europejskiej i wewnątrz procesu integracyjnego. Ten proces w moim przekonaniu nie będzie korzystny dla Polski. W takim razie jeszcze porozmawiajmy o wątku Brexitu. W wystąpieniu Jean-Claude'a Junckera szef Komisji Europejskiej twierdził, że Brexit nie będzie przyczyną zwijania się Europy, że Brexit może mieć pewne działania uzdrowieńcze, tak, ozdrowieńcze dla Unii Europejskiej, bo tak jak wcześniej mówiliśmy, chociażby w kwestii bezpieczeństwa, ten wpływ Wielkiej Brytanii był hamujący. Czy można wskazać także inne dziedziny, które bez Wielkiej Brytanii będą się mocniej rozwijać? To znaczy, ja bym tu widziała przede wszystkim kwestie związane z bezpieczeństwem wewnętrznym i bezpieczeństwem międzynarodowym. Z jednego powodu, to ze względu na silne relacje i więzi Wielkiej Brytanii ze Stanami Zjednoczonymi, które bywały na Starym Kontynencie bardzo podejrzliwie odbierane, że wszelkie informacje, propozycje, plany są dyskutowane z partnerem zza oceanu. I tutaj kwestii rozwiązań militarnych, czy propozycji budowy nowych rozwiązań militarnych w Europie, jak chociażby niekonkurencyjne, ale kompatybilne do natowskiego sztab generalny, byłby hamowany prawdopodobnie przez Wielką Brytanię, więc tutaj wszelkie te aspekty uzdrowienia wspólnotowej polityki bezpieczeństwa i obrony mogą być reaktywowane, ale także wzmocnienie kompetencji Europolu i w kontekście obecnej polityki migracyjnej, problemów z napływającą ludnością z krajów Afryki Północnej, jest to bardzo ważne, żeby wzmocnić kompetencje Europolu tam, gdzie działa już Frontex, czyli na granicach, żeby przekazy danych biometrycznych usprawnić generalnie system rejestrowania jakichkolwiek. Juncker zapowiedział, że będzie restrykcyjny system rejestrowania każdego przybywającego do Unii Europejskiej, nie tylko uchodźcy, ale i zwykłych podróżnych, i to wszystko będzie rejestrowane. Czy rzeczywiście Unia Europejska jest w stanie, czy kraje członkowskie Unii Europejskiej są w stanie przeprowadzić takie... Oczywiście, taki jeśli program? Podróżny posiada dokumenty. No właśnie, to jest A niestety wielu z przybywających... Czy uchodźcy mają swoje dokumenty, które... I czy te i autentyczność, są autentyczne? Tak. Właśnie. Więc czy to nie jest tylko takie pobożne życzenie ze strony Komisji Europejskiej? Może pobożne życzenie jest, ale na pewno w jakiś sposób ograniczy napływ ludności lub pozwoli na częściowy jej monitoring w momencie, kiedy już jakaś osoba zostanie wpuszczona na terytorium Unii Europejskiej i będzie się przemieszczała w celach uzyskania azylu czy statusu uchodźcy w innym państwie członkowskim. Takie systemy już funkcjonują, niemniej nie są one do końca sprawne, jeśli chodzi o miejsce dane pobytu. To wiąże się też ze zwalczaniem radykalizacji i terroryzmu. Czy w tym do tego celu mogą służyć te systemy informatyczne SIS-2 chociażby, które są na granicach zewnętrznych Unii Europejskiej? Czy one są przygotowane do tego typu działań? O tym przekonamy się najprawdopodobniej w listopadzie, gdy zostanie zaprezentowany nowy system, który ma przekazywać informacje o przemieszczaniu ludności starającej się o status uchodźcy. Dokończmy ten wątek bezpieczeństwa w Unii Europejskiej. Czy rzeczywiście może być tak, że te nowe siły zbrojne Unii Europejskiej, takie w skrócie nazwę, będą kompatybilne z siłami natowskimi? Nie wiemy, a sam projekt pewnie optymistycznie ocenia te możliwości, ale pragnę zwrócić uwagę, że w przyszłości już parokrotnie formułowano propozycję stworzenia armii europejskiej i okazał się ten problem do rozwiązania na tyle trudny, żeby zapewnić właśnie tę kompatybilność z całym oprzyrządowaniem prawnym, jak również oprzyrządowaniem takim faktycznym, rzeczywistym NATO, że z tego projektu jednak rezygnowano.
No i w tym zakresie jak wielkich luk i wielkiego sukcesu bym nie wróżył. Natomiast uważam, że pewien jest bardzo ciekawy element planu przedstawionego w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa i ochrony granic, pewnej polityki tutaj w odniesieniu do potencjalnych imigrantów, przedstawiony element przedstawiony w wystąpieniu Junckera. Mianowicie on nie tylko mówi o ochronie granic, ale on mówi również o zaktywizowaniu działań Unii Europejskiej w tych krajach, w tych państwach, z których ta emigracja jest. A to jest bardzo ciekawa i ważna również z naszego punktu widzenia inicjatywa, dlatego że ona jest jednak inicjatywą, którą on kupił, czy można powiedzieć, że on kupił od Polski, bo Polska już bardzo długo mówi o tym, że nie tylko należy chronić granice zewnętrzne, ale również uzupełnić te działania o wsparcie Tak, zgadzam się z panem profesorem w wystąpieniu, a padła propozycja wsparcia sektora prywatnego w Afryce. W pierwszym zdaniu Juncker zaoferował 44, zaproponował 44 miliardy euro, po czym podwoił tę kwotę w dalszej części swojego wystąpienia, więc to też jest ważna informacja, jak zachęcić ludzi, żeby jednak zostawali w swoich państwach, nie przedostawali się, narażając swoje życie i zdrowie do krajów unijnych. Pokazała się także informacja w agencjach o przeglądzie perspektywy budżetowej, tej siedmioletniej, i znaleziono tam pewne oszczędności po 6 miliardów euro. Część tej sumy ma pójść na rozwiązanie kryzysu migracyjnego, część na wspieranie właśnie niektórych państw w Afryce, wspomożenie tych państw i być może w ten sposób zapobieżenie większej migracji do Europy. Może też wzmocnienie pozycji negocjacyjnej Unii Europejskiej w rozwiązaniu konfliktu, który ma miejsce obecnie w terenie Iraku i Syrii. Tutaj Juncker też apelował o wzmocnienie pozycji ministra spraw zagranicznych, wysokiego przedstawiciela, prawda, w tych negocjacjach, nie wskazując wprost obecnie sprawującej urząd, niemniej apelował, że Komisja Europejska podejmie starania też w rozmowach z innymi państwami, żeby wzmocnić szefa dyplomacji, który będzie miał realny wpływ. Być może nowy szef dyplomacji Unii Europejskiej będzie pewnie może trochę innego formatu niż obecnie Federica Mogherini, ale jeszcze dwie kwestie na zakończenie chciałbym poruszyć. Jedna kwestia związana z swobodą przemieszczania się i związana także z Brexitem i negocjacjami, które być może wkrótce ruszą między Wielką Brytanią i Unią Europejską. Druga kwestia, kwestia delegowania pracowników, bo te dwie kwestie były poruszone w wystąpieniu Junckera. Może zacznijmy od kwestii swobody przemieszczania się. Junker wyraźnie powiedział, że swoboda przemieszczania musi być respektowana przez Wielką Brytanię, która wychodzi z Unii Europejskiej, i to jest warunek konieczny. Czy Brytyjczycy się podporządkują tej kwestii? Tego nie wiemy, bo to jest tylko zaanonsowanie pewnej płaszczyzny negocjacyjnej i zamanifestowanie czy powiedzenie, że tego dokładnie będziemy od Brytyjczyków oczekiwać. Brytyjczycy już mówią, że będą chcieli wprowadzić kontyngenty dla migrantów. Tam były promocje książek. No to zobaczymy, dlatego że wszystko będzie zależało od tego, jakie oni mają interesy tutaj na kontynencie, a mają bardzo duże i znaczące i wiele do stracenia. Mają także Brytyjczyków na kontynencie. Wspaniała pani dyrektor była. Ja ją kiedyś spotkałam, nie zagaduj. W Wielkiej Brytanii. Jak spotkałam, ja mówię, że jak pani była, ja myślę, ona mówi, no to były dobre czasy, teraz jest to inny i nie ma żadnych. Ani imprez, ani koncertów. I namawiali do głosowania za Brexitem Brytyjczyków. I za ja mówię do rzeczy, ja nie mówię o kamienicach. Na ten kamienic, one i tak miały za dużo. Bo tam się szło dookoła i końca nie było. Można się pochować. Unia Europejska chce pewnie to wykorzystać, bo to jest bardzo poważny momentum i bardzo ważny element przewagi negocjacyjnej, która się w tej chwili ewidentnie pojawia. Proszę zwrócić uwagę, że Brytyjczycy są reaktywni, to znaczy dominujący rezon i
w ogóle punkty negocjacyjne, jeżeli w ogóle jakieś, to pani dyrektor była w formułuje to się wchodziło i się nie, jeżeli chce. Unia Europejska i instytucja, zwłaszcza Komisja Europejska, Brytyjczycy, no tak ładnie na zasadzie refleksji mówią, że czegoś tam nie chcą, że coś chcą, a to wyraźnie wskazuje, że jakiegoś planu tutaj szczególnego nie mają i zwłaszcza też wskazuje na to, że nie znaki w odniesieniu do tych osób, które namawiały do Brexitu. Ale czy wyobraża pan sobie, panie profesorze, że Brytyjczycy wprowadzają kontyngenty na pracowników? Czy dla pracowników z Unii Europejskiej, a z drugiej strony my wprowadzamy wizy dla Brytyjczyków. No, jestem w stanie sobie w dzisiejszym świecie absolutnie wszystko wyobrazić, bo taki jest świat, że on jest bardzo zmienny i sądzę, że byłoby to ważnym błędem, po prostu mylenie swojego jakby chcieństwa, że my czegoś tam nie chcemy albo uważamy za niemożliwe do powstania z tym, jak to oczywiście może działać. Lasota, Litwinka, robiła tam swego czasu cztery wernisaże. Nawet aktorów brałyśmy za liną, chodziłyśmy. Tacy młodzi goście wystąpili za darmo, to jest sztuka 45-minutowa. Ja tam śpiewałam 7 pieśni, był Centomirski, Sibira, swoje kolarze. I tam cztery były wernisaże, było wino, bo jedzenie było bardzo kapitału. I była pani Jakoszowa i powiedziała, no, bardzo mi się podoba. To co powiedział Juncker, że jednak będą płace takie, jakie obowiązują w danym kraju. No, on jest po pierwsze z Luksemburga, po drugie jest znany z tego, że on preferuje tą tak zwaną Europę z Europy Społecznej. To jest dominujące pojęcie, no bo on chce po prostu, on jest za tym, żeby te wymogi były. One nie są korzystne dla Polski, tylko nie trzeba będzie to negocjacyjnie ubrać. A na razie zdaje się, że 11 państw jest przeciwne temu, żeby były jednolite stawki dla wszystkich pracowników, także tych delegowanych. Profesor Artur Nowak-Far i doktor Aleksandra Zięba, dziękuję pięknie za rozmowę. Dziękuję bardzo. To był Świat po powiększeniu, Bogumi Husseinow. Do usłyszenia. Ja jak na tą starówkę się idzie nie raz, to tam nawet się nie chce, bo tam różne były sceny. Tym, którzy zatrzymali się w Hampton by Hilton, raz, proszę, przypominamy, że logowanie, tweetowanie, SMS-owanie, e-mailowanie, raz, przesyłanie, Rysia ładowanie i ściąganie multimediów jest u nas całkowicie bezpłatne. A tych, którzy płacą dodatkowo za to wszystko w swoim hotelu, zachęcamy, by następnym razem zarezerwowali Hampton by Hilton. Jak się zawsze najniższe ceny przy rezerwacji bezpośrednio na hilton.pl. Dlaczego ludzie wybierają studia podyplomowe w wyższej szkole bankowej? Chce się rozwijać, zdobywać nowe kontakty, uczyć się od praktyków i znaleźć lepszą pracę. Oferta WSB jest bardzo szeroka. Bez trudu znalazłam tu studia podyplomowe, dzięki którym poczułam się pewniej w pracy. Na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej praktycy dzielą się swoimi doświadczeniami zawodowymi. Przekonaj się sam. Miejsce spotkań praktyków zaprasza. To te katolicki, to oni miały skonto na Białowinie, tyle takie szczegóły kościoła gadała. Autopromocja. No i potem już teraz na sotanie przyjeżdża woda. Polskie Radio 24. Największe sportowe wydarzenie. Kijewski sam przebiera się, zagrywa do Daszka. Jest strata na Zekiela. Sukcesy polskich zawodników. Kręci. Jeden, drugi, trzeci, czwarty obrót. I leci. I Samba chciałby tańczyć. What? Jeszcze dalej. Emocje, których nie możesz przegapić. Jest przewaga niemal długości Łodzi. Dalej Polki. Dalej do przodu. Popychajcie. Równo rytmicznie wstępem. Magazyn sportowy w Polsce. Marek, w ogóle lepszy jest kucharz. Codziennie o 20.06. A on takie opowiada rzeczy, że tak jak Ewka, że coś wymyśli z niczego i jest problem. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie Polski. Szefowie dyplomacji Ukrainy, Niemiec i Francji rozmawiali tymczasem o planie pokojowym dla Donbasu. Konflikt na linii Wilno-Mińsk. Przyczyną jest elektrownia jądrowa. Paulina
Łukawska, zapraszam. Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Krzysztof Szczerski rekomenduje skupienie się na działaniach, a nie na dokumentach. Minister odniósł się w ten sposób do przyjętej przez Parlament Europejski rezolucji, która krytykuje Polskę. Zdaniem Krzysztofa Szczerskiego rezolucje Parlamentu Europejskiego nie przekładają się na poprawę życia mieszkańców Europy. Z punktu widzenia problemów Europy dzisiaj ta rezolucja nie ma większego znaczenia i warto jest skupić się na tym, jak doprowadzić do decyzji, które mogą poprawić życie Europejczyków, a nie na temat dokumentów, których wpływ na życie codzienne Europejczyków jest znikomy i żaden. Zdaniem Krzysztofa Szczerskiego teraz najważniejszym zadaniem jest odzyskanie zaufania obywateli do projektu europejskiego i poprawa ich życia. Tego się nie dokona poprzez rezolucję, powiedział prezydencki minister. Głównym powodem przyjęcia przez europosłów rezolucji krytykującej Polskę jest nierozwiązany spór konstytucyjny. Podjęta dziś uchwała to druga rezolucja dotycząca Polski, którą przyjął Parlament Europejski. Nie ma ona mocy wiążącej i jest traktowana bardziej jako presja na rząd w Warszawie. Rezolucję poparło 510 europosłów, a 160 było przeciw. Zawieszenie broni w Donbasie i realizacja planu pokojowego były tematem rozmów szefów dyplomacji Ukrainy, Niemiec i Francji w Kijowie. Frank-Walter Steinmeier i Jean-Marc Ayrault składają wizytę w ukraińskiej stolicy. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Po spotkaniu szef niemieckiej dyplomacji Frank-Walter Steinmeier zaznaczył, że od początku miesiąca obserwowane jest w Donbasie uspokojenie sytuacji. Według jego informacji dzisiejszej nocy powinno dojść do całkowitego przerwania ognia. Z kolei Jean-Marc Ayrault zaznaczył, że nie widzi alternatywy dla procesu pokojowego będącego wynikiem realizacji mińskich uzgodnień. Podkreślił on potrzebę nadania przez Kijów specjalnego statusu dla Donbasu. Natomiast niemiecki minister wskazał na punkt mińskich uzgodnień mówiący o potrzebie ustanowienia kontroli nad rosyjsko-ukraińską granicą. Szef ukraińskiej dyplomacji Paweł Klimkin oświadczył, że Ukraina nigdy nie zgodzi się na status quo Donbasu, który obecnie jest według jego słów protektoratem rosyjskich służb. Wycofanie Rosji z Donbasu to zdaniem Pawła Klimkina główny punkt mińskich uzgodnień. Szef ukraińskiej dyplomacji zapowiedział, że jutro trzej ministrowie w ramach wizyty pojadą na wschodnią Ukrainę. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Nadal brak widocznego zbliżenia stanowisk między Wilnem i Mińskiem w kwestii budowy białoruskiej elektrowni atomowej. Białorusini budują swoją siłownię w okolicy miasteczka Ostrowiec, 50 km od Wilna, co wywołuje protesty strony litewskiej. Litwini obawiają się, że w razie awarii elektrowni na promieniowaniu może ulec również ich stolica. Vitalius Auglis z Ministerstwa Ochrony Środowiska Litwy na zakończenie drugiej rundy dwustronnych konsultacji w Mińsku powiedział, że Litwa domaga się wstrzymania budowy białoruskiej elektrowni atomowej do czasu przeprowadzenia odpowiednich testów. Tymczasem przedstawiciele białoruskich władz mówią, że Mińsk nie zamierza przerywać budowy. Michał Michadziuk, wiceminister energetyki Białorusi, powiedział Polskiemu Radiu, że Mińsk podjął decyzję o budowie siłowni jądrowej dla zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju. To dla nas znaczący projekt. My uważamy, że wypełniamy wszystkie swoje zobowiązania międzynarodowe dotyczące rozwoju jądrowej infrastruktury w państwie i projektu. Wiceminister energetyki Białorusi przyznał, że dotychczas w trakcie budowy doszło do 10 wypadków, w wyniku których zginęły 3 osoby. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. To wyrzucający 334 tony korpus reaktora atomowego w trakcie podnoszenia spadł na ziemię. Wystawa bardzo interesująca. Zdjęcia naprawdę przejmujące. Przechodziłem, można powiedzieć, że przypadkiem obejrzałem te zdjęcia.
że taka wystawa jest bardzo potrzebna. Wydaje mi się, że temat jest dosyć ciekawy, ponieważ Polska i Węgry mają wspólną historię. Ekspozycję, która jest ogólnie dostępna w centrum miasta, oglądać będzie można przez najbliższe 2 tygodnie. Prognoza pogody. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane. Rano lokalnie w dolinach górskich obmiegło, ograniczające widzialność do 300 metrów, szybko zanikające. Temperatura maksymalna jest 19 stopni na północnym wschodzie oraz w dolinach karpackich i 27 stopni w stronę na południowym zachodzie. Wiatr słaby wschodni. A dla kogo? Słowa i wszystko. Właśnie. Oczywiście. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert z cyklu W Dobrym Towarzystwie. 15 września o godzinie 19 w Centrum Koncertów Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie przystąpi Kinga Quick Quartet. Bilety do nabycia na stronie Polskie Radio.pl. Jest 6 minut po godzinie 21. Sport w Polskim Radiu 24. Filip Jastrzębski, zapraszam. O godzinie 20.45 rozpoczął się mecz Legii Warszawa z Borussią Dortmund. To pierwsze spotkanie polskiej drużyny w fazie grupowej Ligi Mistrzów od 20 lat. Jest 22 minuta, Legia niestety przegrywa już 0-3. Zobaczmy, co dziś jeszcze dzieje się w sporcie. Polscy koszykarze walczą o kolejne punkty w eliminacjach Mistrzostw Europy. Dziś biało-czerwoni podejmują w Toruniu Białorusinów i przegrywają w trzeciej kwarcie 32-44. Polscy paraolimpijczycy zdobyli dziś 3 medale na igrzyskach w Rio de Janeiro. Złoto w kolarstwie ręcznym w jeździe indywidualnej na czas wywalczył Rafał Wilk, który jednocześnie obronił tytuł mistrzowski z Londynu. Po srebrne medale sięgnęły kolarka Anna Harkowska w jeździe na czas oraz sztangistka Marzena Zięba w rywalizacji powyżej 86 kg. Do tej pory polscy sportowcy zdobyli w Rio de Janeiro 23 medale, 5 złotych, 11 srebrnych oraz 7 brązowych. Wracamy do Ligi Mistrzów, wracamy do meczu Legii Warszawa z Borussią Dortmund. Na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej w Warszawie jest Adam Malecki. Halo Adam. Witam bardzo serdecznie. Jak się toczy to spotkanie, bo wynik jest naprawdę nieciekawy. No i rzeczywiście jest nieciekawy i ta gra obronna Legii Warszawa wygląda tragicznie. Jeżeli załamywaliśmy się patrząc na to, jak to wygląda w lidze, chociażby w ostatnim meczu z Termaliką Brukbet Nieciecza, kiedy Bezdin Hasi mówił o tym, że nie wyglądało aż tak źle, to przecież 2 rzuty karne tylko Termaliki pozwoliły im wygrać, to jednak dzisiaj ta sytuacja pokazuje, że ten eksperymentalny skład, w którym rozpoczęła Legia Warszawa, czyli głównie jeżeli chodzi o linię obrony, bo tam przecież w środku obrony pierwszy raz ze sobą grają Czerwiński, który jest totalnym debiutantem w Lidze Mistrzów, gra pierwszy raz ze swoim kolegą Dąbrowskim i teraz jest kolejna akcja, podanie do środkowania Aubameyanga, ale Guillerme na szczęście tutaj zamyka. Guillerme, który gra także na lewej obronie. Sytuacja jest tragiczna, ponieważ Legia przegrywa 0-3. Wszystko rozpoczęło się od strzelania tego malutkiego Mario Götze, który już w 7 minucie wpakował, proszę usłyszeć, głową piłkę do siatki. Przecież nie jest wysoki, przecież zarówno Dąbrowski, jak i Czerwiński są dużo wyższymi zawodnikami. No a jednak Götze wyskoczył najwyżej i wpakował piłkę do siatki. Potem także z głową piłkę umieścił w bramce Sokratis, to była 17 minuta spotkania, no i potem 18, bardzo dobry strzał z rzutu wolnego Guerreiro, tego Portugalczyka, który urodził się jednak w Francji, we Francji, który świetnie mówi po francusku, no ale bardzo dobrze radził sobie podczas Euro 2016 w kadrze Portugalii, czyli jest mistrzem Europy, świeżo upieczonym, no i Borussia także tutaj w środku dyryguje bardzo dobrze tym środkiem pola Borussii Dortmund, no i on strzelał z rzutu wolnego, piłkę przed siebie odbił Arkadiusz Malarz, dobiegł do niej Aubameyang, też strzelał, świetnie znowu obronił Malarz, no ale potem do piłki dopadł Bartra, ten Hiszpan, który tutaj ma zastępować przecież Borussii Dortmund, tego, który odszedł, tego wielkiego Matza Hummelsa, no i to on wpakował piłkę do siatki, także jest 25. minuta spotkania i Legia przegrywa
wygrywa z Borussią Dortmund 0-3. Naprawdę nie wygląda to dobrze. Wszyscy przecieraliśmy tutaj oczy ze zdumienia, patrząc na to, jak to wszystko wygląda, jak wygląda skład Legii Warszawa. Teraz kolejna akcja, bardzo dobrze. Prawym skrzydłem Krystian Pulisic, dośrodkowanie. Jeszcze Mario Götze, który widać, że łapie formę, że niedługo będzie potworą także ataku i także formacji tych środkowych Borussii Dortmund. Legia Warszawa jest w opałach. Legia Warszawa i jej gra nie wygląda dobrze. Jest bardzo chaotyczna. Kto wie, jak to się będzie wszystko rozwijało. Natomiast no, Legia musi znaleźć jakiś sposób na to, żeby zatrzymać Borussię. Teraz znowu Mario Götze sam na sam. Nie. Na szczęście znalazł się w odpowiedniej chwili Dąbrowski. No ale on też wydaje się, że jest zszokowany. Jakby nie wiedział tak naprawdę, co się dzieje. Jakby przeżywał w tej Lidze Mistrzów jakiś szok termiczny. Jakby wskoczył na wysokie wody i zaledwie umiał pływać.